Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo gorąco witam i pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Państwa zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. Rozmowy niedokończone. Dzisiaj nieco krótsze z racji na transmisję, która odbędzie się o godzinie 19 mszy świętej za ofiary tragedii smoleńskiej z Warszawy. Temat naszego dzisiejszego spotkania: katolicy świeccy, zadania w Kościele i świecie. Bardzo serdecznie witam gościa naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, pana doktora Artura Dąbrowskiego, prezesa akcji katolickiej archidiecezji częstochowskiej. Szczęść Boże, panie doktorze, witam i pozdrawiam. Szczęść Boże, ojcze, bardzo serdecznie witam. Jesteśmy razem na wizji, będziemy mówić o zadaniach nas, ludzi świeckich w Kościele. Pozdrawiam serdecznie telewidzów, pozdrawiam również radiosłuchaczy i zapraszam na naszą wspólną audycję. Panie doktorze, pierwsze dni nowego roku i już teraz, nie chcemy marnować tego czasu, ale przypomnieć sobie o jakże ważnej roli osób świeckich we wspólnocie Kościoła, ale także o szeroko rozumianym wymiarze apostolstwa, który na mocy sakramentu Chrztu Świętego każdy i każda z nas powinien w swoim życiu bardzo odważnie podejmować. Bardzo trafne spostrzeżenie, ponieważ jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, że na przykład ojciec, prawda, znajduje się dziś już w tym miejscu, w którym jest, jest prezbiterem Kościoła, to trzeba sobie wrócić do samego początku, że wcześniej ojciec był osobą świecką, która rozeznawała swoje powołanie. I tak jak ojciec powiedział, to jak naucza również Sobór Watykański II, chociażby w dekrecie o apostolstwie świeckich, w trzecim punkcie mówi, że my jako wierni świeccy mamy przede wszystkim obowiązek, to jest pierwsze słowo, które wymienia dekret soborowy, a drugie mówi o tym, że mamy prawo. Czyli najpierw mamy się wywiązać z pewnych zadań w Kościele i w świecie. W jaki sposób? Bo oczywiście to jest później wszystko dobrze i pięknie regulowane pewnymi dokumentami kościelnymi, wypowiedziami Ojca Świętego, ale przede wszystkim moc i siła sakramentów, nieprotestantyzowanie Kościoła i sprowadzenie wszystkiego do jednego wielkiego pobożnego eventu, ale życie Chrystusem poprzez sakramenty, poprzez wspólnotę i prowadzenie apostolstwa w świecie i w Kościele. Chociaż w tej odwrotnej, powiedzmy sobie tutaj, kolejności. Żeby iść i głosić Chrystusa, najpierw trzeba się nim napełnić. I stąd właśnie mówimy o tym, że Eucharystia jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego i my świeccy razem z prezbiterami, razem ze stanem zakonnym wchodzimy na tę górę, żeby zaczerpnąć z Eucharystii siłę i moc dodawania świadectwa w świecie. Panie doktorze, bierność, wycofanie się, mówienie, że to inni powinni zrobić, że inni są od tego, to ogromne grzechy zaniedbania także współczesnych ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa. Oczywiście, to jest, ojcze, taka sytuacja, gdybyśmy powiedzieli koledze, będąc niezwykle głodni, słuchaj, zjedz za mnie chleb, prawda? Posmaruj sobie kromkę masłem, ukrój wędlinę, na to jeszcze skrój pomidora i jeżeli ty zjesz, to ja na pewno będę nasycony. No to jest przede wszystkim błąd. Błąd w samej logice i rozumieniu tego, do czego jesteśmy powołani jako ludzie świeccy. Tak jak powiedziałem, mamy obowiązek. My z tego kiedyś będziemy zdawać sprawę przed Chrystusem. Z pewnością nasza modlitwa, ona jest istotna i ważna, ale ja nadmienię tutaj bardzo często też, na przykład udzielając wywiadu dla naszego dziennika, bardzo często pan, właśnie jeden redaktor, pan Rafał Stefaniuk właśnie mówi, proszę pana, jak pan ocenia postawę katolików w zaangażowaniu, w przeniesieniu tego życia duchowego w sferę świecką? I tutaj właśnie to jest, mamy do czynienia bardzo często z taką postawą, że odmówimy różaniec, mówimy litanie, spotkamy się na wspólnej inicjatywie chrześcijańskiej i poczujemy, że spełniliśmy pewien obowiązek chrześcijański. Nie, my spełniliśmy, czy też uczestniczyliśmy w pewnej inicjatywie. My chrześcijanami mamy być wszędzie, mamy mieć wszędzie tę samą twarz. I wiemy, że to może być trudne, jeżeli będziemy oglądać się na innych, którzy będą mówić, poczekaj, nie rób tego. Pamiętam, że w jednym z takich amerykańskich filmów Adwokat Diabła, tam była taka bardzo trafna podpowiedź człowieka, który był personifikacją szatana.
że próżność jest moim ulubionym grzechem. I liczenie na to, że ktoś inny coś za mnie wykona, jest po prostu w tej kwestii mówiąc nieporozumieniem, bo nam też w chrześcijaństwie nie chodzi o to, że my mamy tutaj budować jakiś ład na ziemi. My swoją ojczyznę mamy w niebie i tak mamy do niej dojść, żebyśmy w sposób umiejętny na ziemi wykorzystali ten czas zbawienia, jaki dał nam Pan. Stąd nie mogę się oglądać na innych. Stąd muszę czasami też motywować proboszcza, może i wyższych hierarchów kościelnych, żeby pokazać, że ten Duch Boży właśnie w tym narodzie istnieje, jest i zadaje wiele pytań. Oczywiście osąd o tym, jak mamy działać, należy do hierarchii i nie dlatego, żeby ktoś sobie tak wymyślił, tylko dlatego, że Kościół kocha się tak, jak życzy sobie tego Jezus Chrystus, tak jak go On sobie ustalił, ustanowił i tak jak chciałby go widzieć podczas tego powtórnego przyjścia w chwale. Panie doktorze, dwa, myślę, dosyć ważne, istotne, ze sobą powiązane elementy. Mianowicie pierwszy z nich można by było nazwać jako prawdę, że katolik przecież nie żyje w oderwaniu od świata, bo kroczymy drogami tego świata, zbliżając się do Królestwa Niebieskiego. I drugi bardzo ważny element z tego wynikający, jeżeli świeccy katolicy ograniczają swoją działalność tylko i wyłącznie do niedzielnej mszy świętej albo jakichś okazjonalnych praktyk religijnych, to rzeczywiście zatracili świadomość albo jej nie mieli wielkości misji, do której zostali powołani. No właśnie, tutaj dotykamy tych dwóch bardzo ważnych aspektów. Przede wszystkim Kościół, jak powiedział to jeden z myślicieli chrześcijańskich w XX wieku, jest rozkochany w racjonalności. Oczywiście ma świadomość tego, że ta łaska Boża, prawda, jest większa i potężniejsza od naszego rozumu. Ale jeżeli popatrzymy na to, do czego jest zdolny człowiek w kontekście techniki, to możemy i mieć wielkie marzenia, ale również wielkie obawy, że te wynalazki, to wszystko, co robimy, czynimy, zwróci się przeciwko człowiekowi. Więc racjonalność, tak, ale ona powinna być oparta na wierze. I Chrystus znów, to co mówił święty Jan Paweł II, nikomu niczego nie chce odbierać. I teraz, jeżeli... przepraszam za to słowo, posegregowalibyśmy Kościół, to proszę zwrócić uwagę, że mamy pewne zadania w tym Kościele wymierzone. Pierwszy biskup częstochowski Teodor Kubina mówił kiedyś o laikacie w latach 30. pisząc list, że jest to piękny rycerz, ma na swym czole wypisane... a semper fidelis, cóż z tego, że jest piękny i cudowny, jeżeli jest ospały. I w związku z tym nam, katolikom świeckim, o wiele łatwiej jest realizować to, co powiedziałem wcześniej, modlitwy, przyjść do kościoła, pomodlić się intensywnie o nawrócenie swoje, kogoś drugiego, ale gorzej przychodzi nam tę modlitwę przełożyć na praktykę naszej wiary, upomnienie brata, kiedy grzeszy, powiedzenie, że są pewne zachowania, które nie wyrastają nie tylko z tradycji chrześcijańskiej, ale gorszą ludzi. I dlatego stoję na straży tych wartości chrześcijańskich w świecie. Tak jak mówi to dokładnie Sobór Watykański II, Ibi ad Deo vocantur, to właśnie do świata Bóg nas powołuje. I w tym świecie oczywiście szatan robi swoje, ponieważ robi wielki zamęt. Bóg jest wielkim melomanem, prawda? On gra wielką symfonię i w której słyszy się wszystkie dźwięki. Szatan jest tym, który jest panem, cudzysłów, wielki hałasu, który wszystko burzy, po to, żeby ten głos Boży w tym świecie nie doszedł i żebyśmy dostali taki obraz w postaci tego, że świat jest tak zepsuty, że nie da się go zmienić, nie da się go naprawić. Będziemy to nagłaśniać w mediach, żyć takimi właśnie złymi rzeczami, a w rzeczywistości trzeba pozwolić Panu Bogu, żeby On do nas w tym świecie dotarł, żebyśmy się nie wstydzili Ewangelii, żebyśmy nie sprzedali tych wartości za tą przysłowiową miskę do jedzenia, bądź też te 30 srebrników, o których bardzo często mówił i kardynał Wyszyński, sługa błogosławiony i oczywiście, prawda, ksiądz Jerzy Popiełuszko. Więc tutaj mamy lekcję dużą do odrobienia. Pięknie się modlimy, ale zawalczmy o wartości chrześcijańskie, o ludzi, którzy rzeczywiście, jak będą mówić o wartościach chrześcijańskich w telewizji, w kościele, to będą te wartości wnosić świat.
w świat polityki, w świat sztuki, bo tutaj jesteśmy bombardowani przez te siły właśnie antykultury, tej rewolucji kulturowej, która chce całkowicie wyrugować chrześcijaństwo, chociażby nawet to, czego byliśmy świadkami nie tak dawno, właśnie mówiąc o świecie polityki, który jest wielkim obszarem do chrystianizacji, tylko mówię jeszcze raz, nie zmuszenia kogoś, prawda, do przyjęcia Ewangelii, ale schrystianizowania właśnie tej sfery życia politycznego, nie upolityczniając oczywiście w tej kwestii Kościoła. Dlatego konieczność zaangażowania się podzieliliśmy na te dwa zasadnicze obszary, panie doktorze, zadania w Kościele i zadania w świecie. Tak, bardzo pięknie i trafnie wyraził to taki wielki promotor, mieliśmy powiedzmy wielu takich ludzi, ale taka postać pierwszorzędna, francuski dominikanin Yves Congar, który upomniał się o laikat, który nieraz bardzo śmiesznie mówił, że przed Soborem Watykańskim II mogliśmy, prawda, tylko zebrać, prawda, kolektę w kościele, ale jednocześnie byli ludzie, którzy intelektem walczyli z tymi siłami, które starały się w sferze życia właśnie społecznego to chrześcijaństwo wyrugować, wypchać z jakichkolwiek obszarów społecznych, politycznych. Oczywiście z drugiej strony widzimy, że na gruncie polskim to jest przede wszystkim oczywiście święty Jan Paweł II, ale również osoba pallotyna księdza Eugeniusza Werona, który nam przypominał o tym, gdzie sięga ta nasza duchowość, że mamy tą duchowość jako ludzie świeccy, żeby ta nasza duchowość ludzi świeckich nie była taką, powiedzmy sobie, kategorią naśladownictwa życia osoby duchownej, prawda? Kiedy trzeba będzie zareagować, to ja będę odmawiał brewiarz, ale może to jest nie takie dostatecznie dobre porównanie, ale chodzi mi o to, że musimy mieć własną duchowość laikatu. I ksiądz Weron mówił o tym, że nasza duchowość jest inkarnacyjna, czyli my musimy tak zagłębić się w życiu Kościoła, żyć tymi sakramentami, żeby to wszystko, czego doświadczymy w Kościele, z duchem społecznej nauki Kościoła, wdrożyć w nasze miejsca pracy, w miejsca działania społecznego. Bo spójrzmy na to dzisiaj w ten sposób, z jak wielu dziedzin, pomimo komunizmu, który przejął wiele, prawda, zadań, tworząc satelickie państwo, wyrugowany został Kościół. Dlatego dzisiaj my musimy sobie powiedzieć jedno, nie tylko modlitwa. Pięknie modlą się protestanci, ale my jesteśmy ludźmi, to często oni nam również w dialogu o tym przypominają, ale wy ciągle mówicie o tych uczynkach. Nie, my mówimy o pewnej równowadze, ale nie możemy popaść w to, co mówił bardzo trafnie papież Pius XII, w herezję czynu, działanie dla działania. Ono odpada. To nie jest, ojcze, drodzy telewidzowie, to nie jest kwestia robienia jakichś rzeczy, jakiegoś show. To jest służenie w duchu miłości drugiemu człowiekowi, chociaż to jest dzisiaj bardzo trudne. Gdzieś tam w tym świecie zawsze zaczają się ludzie na nas, którzy będą wszystko, co jest związane z chrześcijaństwem, nawet w nazwie, podejrzewać o jakiekolwiek niecne czyny. Panie doktorze, dzisiejsza ogromna batalia wymierzona przeciwko Kościołowi, szeroko pojętej wspólnocie ludzi wierzących, także i świeckich, bardzo wiele osób rzeczywiście zniechęca do podejmowania jakichkolwiek działań, bo mówią po prostu, po co się narażać, po co się wystawiać, przecież sytuacja jest taka bardzo niesprzyjająca Kościołowi. Tak, tutaj są te słowa Ewangelii piękne do przywołania, że o tym przyznaniu się, prawda, jeżeli wy przyznacie się przed światem do mnie, to ja przyznam się do was. I trzeba sobie powiedzieć jasno, że czasami, jeżeli jesteśmy chrześcijanami, to nie ma tak, że my czasami sobie będziemy naśladować Pana Jezusa. Zastanówmy się nad tym, co On dla nas zrobił, czego dla nas dokonał. I to jest istota rzeczy. On postawił wszystko na jednej szali, a my bardzo często w rozmowach boimy się komukolwiek zwrócić uwagę, kłamiesz, to nie było tak. Źle mówisz, może opierasz się na złej informacji. Boimy się, a zwróćmy uwagę, że ten człowiek nadal będzie żył w tym fakcie nieprawdy, jeżeli tak powiem, a z drugiej strony będziemy mieli świadomość, że myśmy powiedzieli, czy on przyjmie nasze upomnienie tego, że jego wiedza na temat Kościoła wyrasta z błędnych podpowiedzi ludzi, którzy tego Kościoła nienawidzą. Ludzi, którzy chcieliby, żeby ten Kościół nie istnieć. I mówię z pełną odpowiedzialnością takie słowa. Rzadko to robię, ale jeżeli czytam nieraz komentarze pod na przykład śmiercią pobitego kapłana, one są po prostu wręcz, powiedzmy sobie, żenujące.
bo już z góry cokolwiek będzie robił Kościół, to musi być podejrzane. I tutaj jest jeszcze taka jedna kwestia. Bardzo ważne jest stawiać jeszcze na ludzi, którzy są bardzo dobrze i właściwie uformowani. Więc uważam, że w Kościele kluczową rolą dzisiaj ze strony właśnie duchowieństwa jest zrobienie prężnego ośrodka ludzi świeckich, żebyśmy nie mieli osób takich, które będą sobie na barkach instytucji na przykład kościelnych, stowarzyszeń, ruchów, bractw, robić bardzo dobrą trampolinę do życia politycznego, a później, prawda, będą nam tłumaczyć, no w tym głosowaniu to myśmy musieli tak zagłosować, tak musieliśmy zrobić i tak musieliśmy zrobić. Więc nam jest potrzebny człowiek, który będzie odpowiedzialny, czerpał siłę i moc z sakramentów, będzie formowany właściwie, nie będzie się przejmował opiniami na swój temat, bo pomyślmy, gdyby Pan Jezus jako człowiek, tą tylko jego naturę rozważmy, przejmował się tym, co o nim mówią ludzie, że on odchodzi od zmysłów, że ma Belzebuba za ojca, to powinien po prostu zakończyć swoją apostolską działalność. Tym razem on pokazał nam jedno, musimy iść pod prąd. Chrześcijanie mieli pierwszy swój znaczek, prawda, na oznaczenie oprócz krzyża ryby. Zwróćmy uwagę, że zdrowe ryby potrafią płynąć pod prąd, a tylko te, które są śnięte, te, które są, przepraszam, byle jak one pięknie płyną z prądem. One też płyną, tylko nie w tym kierunku, w którym trzeba. Zakres zadań ogromnych, panie doktorze, w dokumentach Kościoła odnajdujemy niektóre te obszary, które są dla nas rzeczywiście ogromnym wyzwaniem, między innymi krzewienie w świecie poszanowania dla godności osoby ludzkiej, zaangażowanie się w życie polityczne, w życie gospodarczo-społeczne, ewangelizacja kultury i kultur człowieka, także rzeczywiście pielęgnowanie życia rodzinnego. Wiele z tych obszarów to obecnie tocząca się na naszych oczach swoistego rodzaju światowa gangrena, destrukcja powodowana przez różnego rodzaju nurty ideologiczne, rewolucje marksistowskie. Obszar rzeczywiście, który wymaga postawienia bardzo konkretnej diagnozy, aby nasze działania były właściwie ukierunkowane na uzdrowienie tego, co uzdrowienia wymaga. Tak, zgadzam się z tym, ojcze. Ojciec wymienił te wszystkie obszary, ale proszę zwrócić uwagę z drugiej strony. Ileż my mamy ruchów, ileż stowarzyszeń, ile bractw. Nieraz tutaj właśnie na Jasnej Górze, kiedy czy z ojcem Kustoszem, czy z innymi ojcami Paulinami patrzymy na te bractwa, ruchy, stowarzyszenia, które przybywają, zadajemy sobie to kluczowe pytanie. Skoro jest tak dobrze tutaj na tej Jasnej Górze, to czemu zaczyna być tak źle w naszym kraju? Dlaczego to, co czerpiemy siłą i mocą z sakramentów, z zawierzenia, ma takie problemy w naszych działaniach? Można sobie teraz powiedzieć, prawda, jak wywiązujemy się my jako Akcja Katolicka Archidiecezji Częstochowskiej z tej nawałnicy tego neomarksizmu, kiedy znaleźliśmy odpowiedź na to pytanie, że w końcu poza modlitwą trzeba... Wobec tego stanęliśmy w obronie kółek różańcowych, w obronie Jasnej Góry w czasie właśnie tych czarnych marszów słynnych. I trzeba sobie powiedzieć, że z kryzysu rodzi się zawsze coś niesamowitego, ponieważ nam paradoksalnie zaczęło przybywać członków do wspólnoty, którzy właśnie w tym życiu społecznym chcieliby się zaangażować. Ale to jest drugi dylemat. Jeżeli mówimy o prawdziwej demokracji, to ona powinna czekać i być otwarta na każdego człowieka. Ale zamyka się bardzo często, no już nie mówię po tej lewej stronie sceny politycznej, ale tej prawej drzwi przed tymi, którzy wyznają wartości chrześcijańskie, ponieważ dobrze o tym wiedzą, że mówienie o ochronie życia, o tych obszarach, o których ojciec powiedział, dla wielu polityków bardziej mogą się liczyć sondaże niż rzeczywiście to, że kiedyś staną przed Panem Jezusem. I Pan Jezus ich nie będzie pytał o sondaże, prawda? Tylko będzie ich pytał, jak wkrzewili Ewangelię, będąc politykami. I tutaj mówię jeszcze raz, to nie chodzi o formę klerykalizacji i raptem, że nam się, prawda, cały Sejm nawróci, tylko chodzi o to, żebyśmy my byli żywymi świadkami Ewangelii Chrystusa w tym miejscu, gdzie nas Pan Bóg powołuje. I te obszary, które ojciec wymienił, ich jest naprawdę bardzo dużo. I tu trzeba nie pierwszorzędnie, bo myśmy przywykli do tego, że my mówimy do księży, no może byście coś zrobili, może byście nas zaangażowali. Proszę Państwa, są takie dziedziny apostolstwa, o których mówi Sobór Watykański II, o których mówił święty Jan Paweł II, o których mówił Benedykt XVI, o których mówi papież Franciszek, które wynikają z naszego zaangażowania, z chrztu i bierzmowania. Wobec
wobec tego trzeba wziąć się, jak to powiedział pan Tatar, mówiąc językiem Tatarkiewicza, trzeba zrobić traktat o dobrej robocie, ale chrześcijańskiej. Wobec tego nie oglądamy się, ale to nie znaczy, że my jako ludzie świeccy będziemy teraz robić wszystko to, co nam się podoba. Nie, nie, nie. My mamy robić to w duchu Kościoła. To nie mnie, chociaż miałbym nawet najszczytniejsze cele i pobożne intencje, to nie mnie. Pan Bóg dał te dary rozeznawania, jakie posiada biskup, jakie posiada prezbiter. Zawsze o tym mówimy i zawsze o to będziemy pytać dotąd, dopóki będziemy żyć i działać w Kościele, bo ten charyzmat nasz, to nasze działanie musi być właśnie podane, zaakceptowane i rozeznane przez osoby duchowne. Nie ma żadnej samowolki w tej materii. Panie doktorze, wspomniał pan o tych różnego rodzaju niecnych marszach, które wędrowały ulicami naszych większych i mniejszych miejscowości. Antykościół, bo tak, rzeczywiście o tym obszarze mówił także święty Jan Paweł II, jest bardzo aktywny, intensyfikuje swoje działania, wspierany przez ogromną finansjerę lewactwa międzynarodowego, bardzo nachalny, wręcz bardzo bezczelny, więc tamę trzeba postawić solidną. Tamę trzeba postawić bardzo solidną i te wszystkie ruchy, chociaż byłyby najbogatsze, pamiętać musimy jedno, że my nie posiadamy być może bogactwa proporcjonalnego do tych wszystkich zabezpieczeń finansowych, tych wszystkich instytucji, organizacji, ale my tak naprawdę zakorzenieni jesteśmy w Chrystusie. On jest naszą mocą, On jest naszą siłą. I my nie widzimy w tych ludziach przede wszystkim kogoś gorszego, złego. Nie, to są nasi bracia, nasze siostry. Oni odmiennie myślą, ale my musimy się domagać od nich tego, żeby poszanowali nasze wartości, które my wyznajemy. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia. Oni korzystają na jednej zasadniczej rzeczy. Że my w Kościele robimy wiele inicjatyw na zasadzie każdy sobie rzepkę skrobie. To mówię z pełną odpowiedzialnością. Będziemy szczycić się, mówić to nawet przed biskupem, jakie mamy ruchy, jakie mamy stowarzyszenia, złożymy piękne życzenia. I czy to jest chrześcijaństwo, które jest w stanie przemienić świat? Jeżeli 12 ludzi, którzy wyparli się oczywiście Chrystusa, którzy dopiero po doświadczeniu Jego zmartwychwstania, mocy Ducha Świętego, ci, którzy się Go zapierali, tak jak Piotr, potrafili przemienić świat, że ta Ewangelia została przyjęta, to trzeba sobie dziś zadać pytanie, co się dzieje, że świat na masową skalę ją odrzuca. Jesteśmy oczywiście świadkami jednej wielkiej manipulacji, wmawiania ludziom, zwłaszcza młodemu pokoleniu, że wiara to jest, przepraszam za określenie, taki obciach, to jest coś takie, nie jest trendy, i zaczyna się wychowanie tych młodych pokoleń poprzez różnego rodzaju stacje, poprzez różnego rodzaju aplikacje. Stacje mam tutaj na myśli oczywiście te, które wyświetlają filmy. Gdy zobaczymy, jaki tam jest przekaz neomarksizmu, to my możemy najpobożniej wychowywać dzieci we własnej rodzinie, ale bardzo często widzimy, jak one są rozsadzane od środka, kiedy pokazuje się dom dysfunkcyjny, zazwyczaj jest to chrześcijański. I trzeba tutaj zbudować wspólny front. Wspólny front od modlitwy, tak jak to dziś mówił właśnie jeden z twórców męskiego różańca, od cierpiącej seniorki, bo jest nam bardzo potrzebna, do aktywnego młodego człowieka, poprzez aktywnego młodego człowieka, do osoby, która jest w sile wieku, prężna i działa, i do właśnie tego seniora, który jest schorowany, żeby wykorzystać to jego cierpienie na to, żeby ludzie się zaczęli nawracać, przyjmować Ewangelię, bo mówię, to jest nasze zadanie jako ludzi świeckich. Jesteśmy powołani i posłani do świata. Nas muszą dobrze ukształtować kapłani i dobrze przygotowani ludzie świeccy razem z kapłanami. Panie doktorze, bardzo ważny aspekt, istotny aspekt to ewangelizacja kultury. Dzisiaj mamy często do czynienia z antykulturą. Antykulturą, która rzeczywiście jest w stanie targnąć się nawet na największe świętości dla nas, ludzi wierzących, także dla Polaków, chociażby myślę o wizerunku Matki Bożej Królowej Polski. Ja myślę, że w tej właśnie wypowiedzi ojca brzmią te słowa Soboru Watykańskiego w konstytucji Gaudium et Spes. On zwrócił nam uwagę na to, że powinniśmy podjąć na nowo pewną analizę ateizmu.
badanie nad nim przeprowadzić, bo proszę zwrócić uwagę, że te wszystkie rzeczy, które dzieją się dziś w kwestii właśnie tej rewolucji kulturowej, one wyrastają z tego neomarksizmu materialistycznego, który w ogóle nie przyjmuje rozumnej duszy w człowieku, który już nawet w definiowaniu człowieka wyszedł poza jego natury, poza jego naturę. Ja byłem też zszokowany nagraniem jeszcze około listopada, kiedy ze zdumieniem widziałem człowieka, który się utożsamia o skandynawskim nazwisku, osoba, nie wiem, czy mężczyzna, czy kobieta, bo tak dziwnie wygląda, że on chce być, prawda, koniem i chce mieć zamiast dłoni, chce mieć, prawda, wszczepione kopyta. 30 lat temu, gdyby takiego człowieka pokazano w telewizji, to pewnie, przepraszam za określenie, no byłby to jego ostatnia, pierwszy i ostatni film w telewizji. Wszyscy się zaczynają fascynować i mówią, że oczywiście trzeba być tolerancyjnym. I proszę zwrócić uwagę, że tolerancja znów jako naczelne hasło rewolucji kulturowej, oprócz równości oczywiście jeszcze, ono nam detronizuje prawdę, bo ja zakładam, że ja muszę tolerować coś, co jest złe z góry. Wobec tego jawi się wtedy nam w tej przestrzeni kultury wielość prawd, a święty Jan Paweł II za właśnie Janem Ewangelistą przypominał nam jedną kluczową kwestię, że to nie jakaś iluzja, prawda, tylko prawda człowieka wyzwala i my mamy poznawać tę prawdę, więc trzeba w tej materii się organizować, nie być tylko na zasadzie ojejku, no coś tam zrobili. Nie, my musimy być odważni. Ja tutaj powiem też, nie tylko my świeccy, ale również duchowni. Proszę zwrócić uwagę, ile jest twarzy względem duchownych rzucane dzisiaj od tak lekkomyślnie. Proszę, mówimy bardzo często o Bożym miłosierdziu, ale co jest jego granicą taką ostateczną? Zadośćuczynienie, czyli jakaś forma sprawiedliwości, publiczne przeproszenie, sprostowanie informacji, wiadomości w sposób uczciwy oczywiście. I to są takie dziedziny, w którym widzimy jeszcze jedną kwestię, że ten świat za pomocą mediów społecznościowych przyspieszył. I my musimy ten świat w tych mediach społecznościowych dogonić. Nie możemy powiedzieć, że szybciej jesteśmy w stanie się zorganizować na przykład na obronę Jasnej Góry, mając portale społecznościowe, niż dzwoniąc, niż wysyłając SMS-y, czekając na ich zwroty. Powiem tak z przekąsem, że właśnie to jest działania bardzo często tych ludzi tej antykultury, którzy prowokują, którzy, proszę zwrócić uwagę jeszcze, szanowni państwo, że oni nie uderzają w żadną inną religię. Dlaczego? Ja, broń Boże, do tego nie zachęcam. A dlaczego nie profanuje się świętych symboli islamu, judaizmu? Bo dobrze wiedzą, że podstawą dzisiejszej cywilizacji i kultury jest chrześcijaństwo. Jeżeli je zniszczymy, to co powiedział Münzenberg, że uczynimy Europę tak zepsutą, że ona po prostu będzie cuchnąć, że te wartości trzeba zniszczyć. I dlatego Freud na przykład mówił też o tym, że ta kultura dzisiejsza, ten katolicyzm, to tłamsi człowieka. I oni wyzwolili w ludziach właśnie, bo zabierając Boga, zabierając modlitwę, zabierając chrześcijaństwo, muszą coś dać. Erotyzację, prześmiewczość. Poza tym muszą być w tym dobrze umotywowani, bo wiedzą, że sądy będą działać z poprawnością polityczną i nie będą widzieć w profanacji ikony jasnogórskiej na przykład aktu, prawda, popełnienia przestępstwa z artykułu 196. Ale z innymi symbolami religijnymi tego nie zrobią, bo wiedzą, jakie z tego będą konsekwencje. Więc tutaj też jest taki apel do stanowią, żeby zabezpieczyli uczucia religijne nas, osób wierzących, bardziej w Polsce, bo z takimi aktami wandalizmu, jakie miały miejsce w ubiegłym roku i w bieżącym, naprawdę w Polsce nie mieliśmy do czynienia, nawet na Matkę Bożą nie podnieśli ręce ani komuniści, ani naziści. Dzisiaj nasze spotkanie w pierwszej części nieco krótsze, dlatego już teraz chciałbym także zaprosić państwa do telefonicznego kontaktu z nami, współtworzenia naszych rozmów niedokończonych. Katolicy świeccy, zadania w Kościele i świecie. Naszym gościem jest pan dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej. Przypominam numery telefonów do naszego studia: Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012, dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 657 0013 i końcówka 14. Kierunkowy 048 z Europy, z Ameryki i Kanady 011 48. Panie doktorze, uderzenie w rodzinie. Bardzo mocno
mocne, próbuje zniszczyć się tę podstawową komórkę społeczną, ale także to jest kościół domowy, to jest wspólnota, w której przekazywana jest wiara, formowane jest na pierwszym miejscu także duchowo to najmłodsze pokolenie dzieci i młodzieży. Tak, zwróćmy uwagę, że neomarksiści mają jedną kluczową świadomość tego, że DNA każdej cywilizacji jest rodzina. Stąd demontaż rodziny podjęty przez szkołę frankfurcką, przez w ogóle wszystkich piewców tej rewolucji, przez przede wszystkim on to ma swoje korzenie w manifestie komunistycznym. Tam komuniści, marksiści zapowiedzieli wyraźnie zniesienie rodziny. Jeżeli ją zniesiemy, to wszyscy ludzie będą równi we wszystkich możliwych konstelacjach, jakie sobie ustalą, taka będzie rodzina. Więc w co to godzi? Nie w to, że ktoś ma jakieś prawa i jemu się należy, prawda, być takim, a nie innym modelem rodziny. Z natury to wyrasta. Z natury. Myśmy przejęli, to pięknie też kiedyś mówił właśnie jeden z ministrów, że właśnie myśmy przejęli część prawną ochrony rodziny właśnie z prawa rzymskiego. To jest podstawowe DNA, stąd to uderzenie i to stare masońskie hasło, które mówi, że dopadniemy was przez wasze dzieci. To jest to wielkie cierpienie, jeżeli my mamy świadomość, po co żyjemy, dokąd zmierzamy i te wartości, które daliśmy jak na tacy naszym dzieciom. I to jest bardzo ważne. Jeżeli ktoś mieszka bez ślubu, to trzeba mu o tym powiedzieć, że to nie jest ładne, piękne. Jeżeli ktoś jest, znam takie przypadki, gdzie ludzie zaangażowani w duszpasterstwo, katolicy często, co niedziela w kościele, tak jak ojciec mówił o tym niedzielnym chrześcijaństwie, a to nagle z rozmowy wynika, że wiesz, byliśmy na zakupach niedzielnych. I to jest po prostu no, szok. I tu jest pewien argument, że trzeba dawać świadectwo, zawalczyć trzeba o rodzinę. Tak jak walczył o nią święty Jan Paweł II, tak jak walczy o nią pani Wanda Pułtawska, tak jak walczy o niej się tutaj mówiąc o rodzinie Radia Maryja, pokazując, że nie ma innej możliwości, że są inne wyobrażenia, które są absurdami. Rodzina jest jasno powiedziane, jak wynika i z czego wynika. I tutaj mówię, nie chodzi nawet o zapisy konstytucyjne, bo nie daj Boże kiedyś w Polsce może dojść do ich zmian, bądź będą próbowali na nas wymusić zmiany w zapisie konstytucyjnym. Z natury i dlatego wszystko to, co naturalne dziś przez postmodernizm, przez neomarksizm jest podważane. I my musimy, tak jak powiedziałem, ateizm trzeba zgłębić, tak dzisiaj trzeba zgłębić neomarksizm, żeby zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi i stanąć w obronie rodziny. Szczerze, nie bać się, bo proszę Państwa, jeżeli zniszczy się rodzinę, zniszczy się wszystko, nie będzie nas. Odbierzmy telefon, bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo? No, halo, słucham. To ja jestem, Janina z Podkarpacia, z Krosna. Czy ksiądz mnie słyszy? Tak, jesteśmy na antenie. Bardzo proszę, pani Janino, rozpocząć wypowiedź. Proszę księdza, ja jestem taką sukcesywną, ciągle słuchaczką waszych programów. Analizuję to wszystko, biorę, wyciągam z tego wnioski. Ale chciałam się ustosunkować w pierwszym takim punkcie moim do tej sytuacji, jaka nastąpiła, nie wiem, chyba 2 dni temu, kiedy pani z Podkarpacia, chyba Stefania, nawiązała do sprawy opinii pani kurator z Małopolski odnośnie szczepień, gdzie określiła, ma taką opinię, ma prawo, nie? Że te szczepionki to są po prostu stanowią jakby doświadczenie, czy jakieś no, tam... pani kurator później wytłumaczyła swoje słowa i w trochę w innym wymiarze. To pierwszy element, pani Janino, dalej. Dobrze, ale jeszcze nie dokończyłam do tego pierwszego elementu, że w tej sytuacji nastąpiła dziwna, nietypowa, jakaś niezrozumiała po prostu przerwa w nadawaniu tego programu, gdzie nastąpiła taka... radykalna, dziwna przerwa, gdzie w ogóle nastąpiła przerwanie tego programu i tak dalej. Potem po prostu zabrał głos dyrektor Radia Maryja i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to było niejasne, wszystko to było nieprawdopodobne i tendencyjne według mnie. Jakieś takie po prostu niezrozumiałe. I chciałam między innymi wziąć pod uwagę to, że dlaczego osoba,
po prostu taka pani Stefani, czy w nawiązaniu do pani kurator. To znaczy, pani Janino, ja przepraszam najmocniej, tej audycji nie prowadziłem, nie wiem, jak ona przebiegała. Panie doktorze, wiemy rzeczywiście, że wokół tej sytuacji nakręcono także swoistego rodzaju medialny lincz za przyznawanie się, myślę, także publiczne pani kurator, pani Barbary Nowak, także do wartości chrześcijańskich, bardzo klarowna, przejrzysta, transparentna osoba. No i wiemy także, że decyzją ministra Edukacji Narodowej i Nauki pani kurator w dalszym ciągu będzie swój urząd piastowała, z czego my no, bardzo się cieszymy, prawda? Oczywiście, ja tutaj chciałem powiedzieć jeszcze jasną i czytelną rzecz. Oczywiście miejmy świadomość, że pani kurator, prawda, Barbara Nowak jest odbierana negatywnie przez środowiska lewicowe, identycznie jak pan profesor Czarnek, minister edukacji i szkolnictwa wyższego. I miejmy świadomość, żebyśmy, przepraszam, że to powiem, nie dali się podpuścić jakimś, prawda, takim szczekaczom, bo nie użyję innego zwrotu, jakimś takim ludziom, którzy chcieliby nas wewnętrznie skłócić. Pani kurator pięknie wypowiedziała się, wyraziła swoją opinię, skomentowała to później na Twitterze. Środowiska katolickie jasno się za tym opowiedziały, w tym Akcja Katolicka Archidiecezji Częstochowskiej. Były reakcje polityków nerwowe i my musimy sobie powiedzieć jedno, że z pewnością pan profesor Czarnek ma świadomość jedną, że tutaj chodzi nie tyle o wypowiedź, prawda, pani kurator Barbary Nowak, małopolskiej kurator oświaty, ale chodzi o to, żeby lewacy znaleźli taką możliwość wysadzenia jej z fotela, prawda, kuratora oświaty. Dlaczego? Dlatego, że my mówimy dzisiaj o apostolstwie ludzi świeckich. Proszę zwrócić uwagę, dlaczego my, ludzie Kościoła, stanęliśmy, nawet zrobiliśmy taką akcję na naszym Facebooku, na naszej stronie internetowej, murem za małopolską kurator oświaty. Dlatego, że my znamy, wiemy, obserwujemy i wspieramy tę osobę, bo ona stoi na straży tej cywilizacji łacińskiej, stoi na straży prawa. I proszę pani, pan minister ma takie rozeznanie. Bardzo pięknie odpowiedział, myślę, z dużym szacunkiem, bo padały epitety naprawdę niegodne polityków, za co mam nadzieję politycy również z prawej strony będą mieli okazję panią kurator przeprosić. To jest bardzo istotne i ważne, ale my nie dajmy się zwieść, że tutaj tylko chodzi o szczepionki. Nie, proszę państwa, tu chodzi o wysadzenie najbardziej czytelnego, najbardziej prawego kuratora, jakiego widzieliśmy w Rzeczypospolitej, który nie boi się krytyki, który jest tak merytorycznie przygotowany do odpowiedzi. Proszę pani, odsyłam panią do wielu wypowiedzi pani kurator w internecie, na YouTube, czy na innych portalach społecznościowych, czy nawet w takim realnym, powiedzmy sobie, środowisku. Osoba niesamowita i niezwykle ważna dla dzisiejszego klucza budowania edukacji przez pana ministra Czarnka. Dziękuję ślicznie. Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kogo witamy? Iwona Maria, lekarz. Witam pani Iwono. Ja nie byłam... Halo? Tak, jesteśmy na antenie. Tak, ja nie byłam świadkiem tej audycji, żałuję bardzo, chociaż śledzę, ale nie mogłam wtedy, nie wiem, nie oglądałam. Ja to, co słyszę, to po prostu spowodowało, że dzwonię automatycznie, dlatego że znam panią kurator i bardzo dziękuję panu ministrowi, że tutaj broni pani kurator. Ja jestem lekarzem, pediatrą, mnie atakowano strasznie, więc nie możemy się dać. Dlaczego atakują? Dlatego, że pani robi to, co do pani należy i nareszcie znalazła się odważna osoba, która nie boi się mówić prawdy. Jeżeli nie będziemy prawdy mówić, to jeżeli chodzi o zdrowie, to po prostu pożegnajmy się ze zdrowiem. Nie tylko jeżeli chodzi o zdrowie, pani doktor, przepraszam najmocniej. Prawda jako, panie doktorze, ten fundamentalny wymiar naszego życia dzisiaj próbuje się nam stworzyć różnego rodzaju miraże, fatamorgany, prowadzić człowieka na manowce, wprowadzić w te obszary zakłamania, pokazując pewne drogi realizacji swojego życiowego, tak zwanego szczęścia w tych miejscach, w których go po prostu nie ma. Tak jest. I ewidentnie tak jest. Proszę państwa, jeżeli ktoś głosi prawdę, jeżeli ktoś głosi Chrystusa, jak mówił arcybiskup Fulton Sheen, i to nie wywołuje w drugich ludziach jakiegoś niepokoju, to znaczy, jak on to tłumaczył, że robisz coś nie tak,
że robisz coś niewłaściwie. Chrystus, a w zasadzie, jeżeli ktoś z Państwa zwiedzał Kraków, przechodząc, prawda, blisko Skałki jest prosty krzyż, na którym jest napis, znak, któremu sprzeciwiać się będą. Nic od czasów Chrystusa się nie zmieniło. Będziemy, byliśmy i jesteśmy solą wokół dla wielu ludzi. Dlaczego? Dlatego, że Kościół, proszę Państwa, jak mówi o tym Biblia, jak mówi o tym nauczanie, on jest podporą i filarem prawdy. I stąd, jeżeli ten filar będzie zabierany, piłowany, zbijany, to zawali się cała cywilizacja. I stąd to pytanie później Chrystusa, jedyne w Ewangelii, które się znajduje, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę, jak przyjdzie. Na sekundę odniosę się jeszcze do pani kurator oświaty. Proszę zwrócić uwagę, dlaczego tyle niepokoju? Właśnie dlatego, że ona jest czytelnym znakiem tego, co robi. I tutaj nie chodzi o pochwalenie, po prostu ta pani żyje według Ewangelii, bo ona ma świadomość tego, co żyje, po co żyje, dokąd zmierza jego życie i jest świadoma swojej misji. Czyli ona jako katolik świecki realizuje swoje powołanie w tym miejscu, w którym Pan Bóg nas stawia. Tak samo jak pani lekarz, która teraz, prawda, dzwoniła, tak samo jak pani, która wcześniej dzwoniła. Jesteśmy w tych miejscach, więc organizujmy grupy, nie tylko narzekajmy, bo my mamy taki symptom bardzo często depresyjny. Albo za coś przepraszamy, albo za coś ubolewamy. Ale bądźmy troszkę tacy ekspansywni. Słuchajcie, przepraszam za to porównanie, bo ojcze, jeszcze powiem o takiej jednej rzeczy. Bardzo mi się spodobało takie powiedzenie ojca Leona Knabita. My pokażmy ludziom, że Bóg jest piękny, wspaniały. Bo co powiedział kiedyś ojciec Leon Knabit? Z gębą jak cmentarz świata nie zbawisz. Jesteśmy bardzo często ponurzy, smutni. Pokażmy, że chrześcijaństwo jest radosne, że chrześcijaństwo potrafi zmienić świat, że Chrystus jest odpowiedzią na wszystkie pytania człowieka z LGBT, z akcji katolickiej, papieża. I to jest klucz do rozumienia życia, który nikomu niczego nie odbiera, który uczy człowieka właściwego korzystania z wolności, który mówi mu jeszcze jedną rzecz. Ja jestem drogą, ja jestem prawdą, ja jestem życiem, jestem jedynym pośrednikiem, jedynym zbawicielem świata, który nikogo nie potępia, który przyszedł świat zbawić, ale z drugiej strony stawia nam wymagania, bo każda miłość stawiać musi nam wymagania. I zbyt wiele, panie doktorze, jest właśnie postaw tej bierności, o której mówiliśmy, ale także takiej postawy, że my za wszystko przepraszamy, prawda? Tak, tak, tak. I nawet proszę zwrócić uwagę, tutaj odniosę się nawet na tą kwestię właśnie tego, że my musimy też powiedzieć od czasu do czasu, nie powiem, że często, bo nie chciałbym się doradzić, właśnie również hierarchii kościelnej. Proszę zwrócić uwagę, jak przepraszaliśmy po filmie Sekielskich, gdzie miał występować jeden człowiek kryminalista, byśmy powiedzieli, prawda? I wszyscy wtedy ubolewali, bili się w piersi, ale kiedy ksiądz wygrał proces sądowy, udowodnił, że ten, który był całowany po rękach przez Ojca Świętego i wprowadzony tam, prawda, przez pewnie za pomocą jakichś osób duchownych do samego papieża Franciszka, gdzie oszukali papieża, prawda, nagle nikt nie mówi, zobaczcie, kłamaliście w tej kwestii. Najpierw, żeby przyjść do Chrystusa, trzeba wyznać swoje grzechy, swoje słabości. My musimy być zawsze na miejscu. Kościół nie może być dzieckiem czy chłopcem do bicia. To nie jest tak, bo wizerunkowo na tym bardzo dużo tracimy, a druga kwestia jest taka, że właśnie trzeba pokazywać piękno Kościoła, a ostatnio w telewizji widzimy tylko same rzeczy negatywne, żeby ze wszystkim złym Kościół się kojarzył, dlatego będzie można usprawiedliwić w myśli neomarksistowskiej wszelkie ataki nieprawości względem Kościoła. Bo jeżeli będziemy mówić, że Kościół jest zły, to co złego zrobi się względem tych ludzi, to nie będzie podlegało jakiejkolwiek ocenie. Musimy kończyć, panie doktorze, pierwszą część naszego spotkania. Więcej w Radiu Maryja o 21:30. Katolicy świeccy, zadania w Kościele i świecie. Naszym gościem jest pan doktor Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Bóg zapłać. Bardzo dziękuję również. Dziękuję także wszystkim naszym widzom telewizji Trwam i słuchaczom Radia Maryja. Dziękuję Państwu także za telefony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.